Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. No, dzisiaj znowu nam zniknęło i zagramy sobie na tym GTA Vice City. I teraz tak, który save? Przyjazna rywalizacja. O której godzinie? 9 wrzesień. Tak, wybieramy. Na którym ja to grałem? Który ma najpóźniejszą datę? Ten ma najpóźniejszą datę. Tutaj muszę sobie pomyśleć, na jakim ja to save. Tym musiałem skończyć. No. Ty myszka się zacięła. O kurde, ale przecina. Dobra, już przestało przecinać gra. I dobra, no i tak, kontynuuję sobie naszą oto przygodę. 30. O kurde, sprzecięło ostro znowu. To więc wszystkie moje koniki. O, akcja. Tutaj będziemy nagrywać nasze filmy. Candy Sax będzie odpowiednia do tej roli, no. A, to potrzebuję samochodu. Dobra, dawaj samochód. Niepotrzebny ci jest. Się przyda bardzo. Dobra, no to jedziemy. Do downtown. Kurde, się przecina GTA Vice City. To jest coś. A tutaj pomijamy sobie. O kurde, ale że mi się potroczyłem. Ej, obrócisz się. Jest, obrócił się. Dobra. To jedziemy tutaj, już mijamy sklep z amunicją, ale amunicja jak na razie nam nie jest w ogóle potrzebna. Powoli skręcamy. Tędy. Tutaj od tej garaża nasze się otwierają, tutaj policjant sobie idzie. Zmierzamy do naszego downtown. Wyminiemy Longstalkera. I tak stoimy. I tutaj. Muszę wyjść z samochodu. A Andy, kiedy wygląda jakby zaś ten jest szukany. Dobra. O, widzicie? Kliknęła limuzyna. Zlikwiduj Alfa Sakandy, a później wróć po nią. No to jedziemy zlikwidować jej Alfonsa. Powinien być to szofer. Chyba. Ale jakim cudem? Znaczy, wiesz, on wziął i wysiedli, teraz znowu wsiedli. Jakim cudem w ogóle? To jest przecież to jest nienormalne. Ile ich tam się działo? Dawaj. Latarnie się zacinam. Trzeba tutaj dogonić. Bym mogła sobie wziąć skuterka. By nie miał takiego problemu. Jak na samochodzie. No. Czekaj na mnie, ja nic ci nie chcę zrobić. Czego się boisz? Idźcie, patrzcie, znowu. Wypuszczaj ciągle tych ziomków, ile ich tam trzymasz? O. To nie trafiłem, tym w powietrze poleciało. O kurde, Vice City się zacina. Pomocy. To taką prostą misję, a już przechodzę ją pół dnia. Dobra, muszę znaleźć sobie motor. To będę pół dnia wtedy robił. Na tym. Kto jedzie na motorze? O, masz farta. Mam motor dla ciebie.
Ale tutaj trzeba podgonić troszeczkę, bo nam trochę zwiał i teraz już ja mu będę sprzedawał full auto z tej MP5. No i przestaje mnie gonić. No, teraz trzeba wrócić w naszą candy sack. Tędy. Powoli. O, Kuba tutaj zaraz się wywala i na tym się to skończy. Dobra. Trzymujemy się. Oj, to jest tutaj nasza candy. To jedziemy. Weź kiedy na spotkanie z Mercedes. To bierzemy ją. Dobra, tędy. Dobra. Teraz się troszeczkę rozpędzimy. Tutaj widzicie, odskakują na nasz widok, czasami nie. Akurat z tej strony była, ja jechałem do studia, chciałem jechać do studia filmowego. Dobra. Wyłączmy broń. Tutaj widzimy, stoi Mercedes. No. O, tutaj nawet dla nas już przygotowali samochód Sentinela. Dobra. Jedziemy. Dobra. Tutaj musimy tylko ominąć taksóweczki i pojedziemy od razu zawieźć nasze dziewczyny do naszych filmów pornograficznych. I tak. Już mamy dwie, no to spokojnie da się nagrać już coś ciekawego. O kurde, niestety potrąciłem. O kurde, aż dwie gwiazdki. Dobra, będziemy musieli wziąć tutaj tego. Tutaj. Nie no, musimy pozbyć się ich z ogonu. Ja mam się dowiedzieć, co my tutaj kręcimy. Tutaj jest gwiazdka z tej strony. Dostaliście gwiazdkę, więc powinniście mnie przestać gonić. Dobra, znowu sobie położę tutaj zegarek. Mój. Dobra. Idziemy tędy. Chodźcie za mną. No. O i teraz sobie idą dwie. Misję zaliczono, $1000. Dobra, bierzemy następną misję. Odrzutowe dildo. Dobra. Tam jest stary hydroplan, który był używany w filmach o Indianie Jonesie. Użyj go, aby wyrzucić ulotki na całym mieście. No to użyjemy go.
Zaleźć pierwszy pulk od drogi, aby zaliczyć roznoszenie ulotek. Najpierw się trochę rozpędzimy naszym. To jest samolotikiem. Dobra, o, nie ten przycisk. Dobra, no i niestety mamy tu misję na czas, jak widzicie, paliwo. Kurde, nie przecinaj się, gro. Mam dobry komputer. Na tą grę oczywiście. Do nagrywania. Dobra, tutaj zmierzamy do naszego pierwszego punktu kontrolnego. To już go widzimy, jest troszeczkę niżej. A i roznosimy ulotki. Oddajemy one wszystkie dowody. Nie! Dobra. Bo mi się rozbił. Widzimy, leci kolejny samolot. Coś też reklamuje. Tutaj łapcie nasze ulotki. Najlepsze filmy, jakie mogą być. Lepszych nie znajdziecie. No, tutaj mamy koniec. Zrobiliśmy jeden punkt z pięciu, bo jakby zbieramy jeden niebieski, dojeżdżamy do czerwonego. Przestań się zacinać. O nie, nie złapałem pointu. Ja muszę się obrócić jakoś, albo tutaj jeszcze jednego złapiemy. Dobra. I świetnie. Kolejny nasz punkt. Paliwo mamy na 1/4, więc zaraz powinno nam się już udać to zrobić. Tutaj mamy pomiędzy. O kurde, ale to będzie ciężkie. Chyba. To się rozpędzę, z tamtej strony sobie go wezmę. Dobra. Teraz tej strony. Tak, bierzemy naszego punkta. Jeszcze zostało nam 4. Dobra, je bierzemy tutaj, zbieramy. Jeszcze 3 punkty. Jeszcze nie ma połowy baku, więc jest dobrze. No, bo nie wiem, co trzeba z tym zrobić. A to jakąś misję mamy, więc będę tutaj musiał zajrzeć. Ale się przecinaj. Przestań się przecinać. 100 FPS-ów minimum musi być. No i w pizdu. Bum. Jeb, pizd. Co to się stanęło? Co, że walnąłem 2 razy, to nic się nie stało. Dobra, biorę limuzynę Lofis i powtarzamy to, no bo... Jedziemy z powrotem. Więc tak. Ale żem walnął, bo walnąłem w budynki, dlatego tak się stało. No więc jeszcze raz pojedziemy naszym hydroplanem, który był używany w Indiana Jonesie. O, telefon dzwoni. A to mi, Sony. U ciebie.
Właśnie, że to jest śmieszne. Dobra. Odrzutowe dildo. No, idziemy po nasz stary hydroplan. Idziemy roznosić ulotki po całym mieście. No to bierzemy od największego do najmniejszego. Dobra, no i lecimy. To już mamy, widzę, pierwszy punkt. Dobra, tutaj musimy szybko poskręcać naszym hydroplanem. Tutaj widzimy, że coś się świeci. Jest, że coś się dzieje. Dobra. A z tej strony. I tak. O, to jest kolejny akurat punkt. Więc lecimy. I zbieramy wszystkie uleteczki, jakie mamy. Wchodźcie na... To są reklamy. Takie wyrzucane. Fajny film, fajna akcja, wszystko ciekawe. Tak, tego jeszcze nie widzieliście. Wchodził do dupy, wyszło mordą. Takie różne rzeczy. No nie wiem, co to może być na tym nawet napisane. Ile w ogóle? Może nawet na tym w ogóle nie ma reklamy. O, zajczyło, że zebrałem punkt. Nic, dobra. Tutaj jest kolejny. Tutaj musimy od razu nakręcić. Idzie jakoś to sobie spokojnie. To i dobra. Będziemy jeździć po lądzie, żeby ktoś to łapał, bo na pewno nie mamy takiej pewności, że wszystko co mamy wleci tak akurat do łodzi. Więc tak, tutaj lecą reklamy. Spam reklamowy jak na poczcie. Kurde, jak się możemy w Vice City zacinać? Czy co to się w ogóle dzieje dzisiaj z tym komputerem? No, tak naprawdę jest włączona jeszcze jedna gra i ona strasznie sporo ramu bierze. Nie wiem czemu, ale czasami niby brakuje ramu. O! I misja zaliczona, $2000. No, nie uszczęśliwia mnie to za bardzo. A jeszcze raz, musimy jechać. Jeszcze jedna misja ze studia filmowego. Nam została, bo z tych biznesów zawsze są 3 misje. Ale już się zbliżamy do końca gry. Więc jeszcze sobie wykonamy jedną misję. Biegniemy. Biegniemy tutaj, widzicie, limuzynę zostawiłem, bo użyłem trika z otwartymi drzwiami i wszystko jest. No, wchodzimy jeszcze raz. Facet imieniem Martha. A nie, jednak będą chyba 4 nawet. O. O, tutaj widzimy, nie? Tak, tutaj Candy Sack, to co jest? Tutaj widzimy, jest nagrywane. Nie będziemy tam już oglądać dalej.
Aha, dobrze. Więc tak. Candy suck i tak. A to pamiętam tutaj, co musieliśmy zrobić. Już kiedyś przechodziłem tę grę. I tak, w tej grze teraz musimy tak. Musimy podążać za limuzyną Candy suck. Odwieź się. Ja muszę podjechać na jakiś kawałek, żeby zaliczyło, żeby limuzyna zaczęła jechać. Dobra, zaczyna jechać, jak widzę na minimapce. Ja stamtędy. Świetnie. Dobra, jedźże szybciej, nie mamy całego dnia na wizji. A więc ta misja będzie ostatnia i później będziemy, w następnym odcinku dokończymy jedną misję i będziemy zbierać na następny biznes, bo za 3000 na pewno nie kupimy następnego biznesu. Bo za dużo razy, żem poumierałem, w sumie aż dwa razy i nie mam kasy teraz na nic. Może następnym będziemy zbierać kasę albo robić takie dodatkowe misje, których jeszcze że nie robiłem tutaj w ogóle, bo prawie że je pomijałem takie. Tak coś nie wyświetlają na mapie, typu na przykład pozbierać paczki. O, tędy akurat pojechali. A jednak tędy. Teraz tak, tutaj nie gdzieś będzie musiał pewnie się zatrzymać zaraz. Bo gdzie to było? Chyba tutaj już. No. Tutaj wychodzi nasza Candy Suck. Tutaj mamy ochronę. A tutaj wchodzi, tutaj mamy naszego tutaj Martin. Marta. No to jest ten. Jak to się nazywa on? To jest taki ten. Nie, to jest nie hetero, tylko to był. Zapomniałem, jak się nazywała ta. Taka odmiana. Kim on teraz właśnie jest, bo. Bo on jakby mówi, żeby się do niego zwracać imieniem kobiety, a jest facetem. Czyli, że to była taka specjalna ta. Na nich nazwa. O, jak widzimy, akurat mamy paczkę. Teraz tak. Musimy znaleźć wejście do tego hotelu. Ja chciałem je znaleźć, nie wiem, tak z boku. Ale myślę, że chyba będę musiał sporo biegać. Z tej strony jest wejście. Do hotelu. Tak, z tej strony. No to sobie tutaj wezmę ten helikopter, bo będziemy musieli uciekać przecież, no to. On jest tak daleko. Jeszcze go zostawię na otwartych drzwiach, żeby na pewno nie zniknął. Dobra, zapala się. O, trochę w górę. Obrót i jedziemy. Dobra. W sumie lecimy troszeczkę, podlecimy. I zatrzymamy się o tu. Teraz wyjdziemy. O, na otwartych drzwiach, więc nie zniknie. Teraz musimy wykonać 3 zdjęcia. Tak, 3 zdjęcia. Dobra. O, za szybko pojechałem, mi spadły piętro w dół. Dobra. Patrzcie, co za pedał.
How kinky. You, give me that camera. Jaki aparat, ja nic nie mam. Dobra, teraz będzie akcja 20 FPS, bo nie wiem czemu, ale nagle wszystko zaczęło zwalniać. Cała gra się zawiesza. Zostawcie mnie. Unlocks. Zamknę. O. Jednak nie. I gdzieś strzelają ostro. Gdzie aż FIB nas goni. Zaraz tutaj gdzieś będą. Na schodach, dlatego ja tutaj chodzę z bronią. A następny odcinek ja już to wszystko wyłączę, czyli po tym, żeby to było jakoś normalnie ponagrywane. Dobra, dobra. Dobra, szybko. Dobra, i odlatujemy. Tutaj. Helikoptery mnie ich goni. Spadać. Dobra, leć. Co to jest, jak to jest nagrane? 20 FPS w GTA Vice City. O. Nie, proszę, wszystko się lagowało. Ej. O. Już myślałem, bo bym wleciał w drzewo. To mi. Szybko. Szybko. Dobrze. Patrzcie, ich tu było. Oluju. Fuksem w ogóle, żem przeżył. Macie ile gliniarzy. Dobra. To ja sobie tutaj spauzuję. Zapiszę sobie tutaj grę. A dzisiaj wszystkim wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim właśnie teraz za uwagę w tym odcinku. Na razie.